Połyskujący portal zamyka się za twoimi plecami. Wita cię uśmiechnięty przewodnik. Hej, nie jesteś pierwszą osobą, która odbywa podróż między światami. Taka wyprawa nadal jest jednak czymś nadzwyczajnym. Na pierwszy rzut oka to miejsce wcale nie różni się od domu. Ci sami ludzie, te same środki transportu i podobna architektura. To dlaczego wasz kumpel mówił, że będzie to podróż życia? W biurze podróży powiedzieli, że odwiedzisz nadmorską miejscowość. I dlatego pytasz przewodnika, czy możecie spędzić trochę czasu nad oceanem. Trochę dziwnie się na ciebie spojrzał, ale się zgodził. Dzień jest wspaniały, słoneczny i gorący. To normalne, że chce się zrzucić ubrania i poleżeć w słońcu. Po jakimś czasie wstajesz, żeby popływać w spienionych falach, ale przewodnik łapie cię za ramię. Jego uścisk jest zaskakująco mocny, a na jego twarzy maluje się niepokój. Nie, samo przyjście na plażę i leżenie blisko wody jest już ryzykowne, a teraz chcesz narażać swoje życie? He? To jedyne, co udało ci się wykrzesać. Chyba doszło do jakiegoś nieporozumienia. Co jest takiego niebezpiecznego na tej plaży? Prądy strugowe? Przewodnik nagle się uspokoił. Tylko nie mów mi, że nie wiesz, dlaczego ludzie z całego świata tu przyjeżdżają. Potrząsasz głową, a mężczyzna wybucha śmiechem. Kiedy skończył już rechotać, spoważniał i wymamrotał. W porządku, pokażę ci coś, czego nie będziesz w stanie zapomnieć. Już nigdy. Chodźmy. Idziecie przez plażę, utrzymując dość sporą odległość od wody. Najbardziej zaskakuje i martwi was ta pełna grozy cisza. Jedyne dźwięki wydają fale rozbijające się o brzeg. Nie słychać bawiących się dzieci, nikt nie surfuje po falach. Żaden rybak nie czeka, aż zaczną brać ryby. Przewodnik zwalnia i dostrzegasz małą przystań. Z jakiegoś tajemniczego powodu jest oddzielona od otwartego oceanu grubym metalowym płotem z potężną bramą. Wraz z przewodnikiem zmierzacie w kierunku dużej łodzi, a raczej statku. Pytasz, ile osób wybiera się z nami na tę wycieczkę, a przewodnik odpowiada, tylko my dwoje i załoga. W naszym świecie niebezpiecznie jest pływać po morzu na mniejszym statku i faktycznie zauważacie, że w pobliżu nie ma żadnych kutrów ani jachtów. Schodzisz po schodach za przewodnikiem i widzisz ogromną kabinę ze szklaną podłogą. Śmiało możesz na niej stanąć. Jest bardzo gruba i w zasadzie nie do złamania. Statek zaczyna wibrować i oddala się od brzegu. Obserwujesz skaliste dno, koralowce i ławice kolorowych rybek. Woda pod statkiem robi się coraz ciemniejsza. Nagle przewodnik szepcze: oto i on. Stworzenie jest przeogromne, dłuższe od naczepy i prawie tak długie jak statek, którym płyniesz. Kształtem przypomina współczesną jaszczurkę z rodziny waranowatych, ale jest większe i bardziej opływowe. Dzięki temu zwierzę jest lepiej przystosowane do pływania. Jego kończyny są krótkie, z błonami między palcami. Ma także szeroki ogon z pokaźną, trójkątną płetwą. W wodzie zwierzę sztywnieje, co zmniejsza opór w czasie pływania. Porusza jedynie swoim potężnym ogonem. Jak tylko odzyskujesz kontrolę nad głosem, wykrzykujesz: Dinuś! Ależ skąd, odpowiada przewodnik. To mozazaur i nie jest on dinozaurem. Te stworzenia to gady. W twoim świecie znajdują się ich krewni, czyli węże i jaszczurki z rodziny waranowatych. Ten, którego widzisz, jest jednym z największych gatunków, które są dość rzadko spotykane. Istnieje wiele rodzajów tych gadów, a najmniejsze mają niecały metr długości. Średnio mierzą co najwyżej 4 metry. Ale większe osobniki też się pojawiają, dlatego musimy wybudować tak ogromne, wytrzymałe statki. Wystarczyłoby jedno zamachnięcie się ogonem i bestia przepołowiłaby mniejszą łódkę. Mozazaur, nadal ciężko ci uwierzyć w to, co widzisz, pływa pod statkiem i od czasu do czasu wynurza się z wody. Przewodnik odpowiada na pytanie, które właśnie rodzi się w twojej głowie. Mozazaury potrzebują powietrza i dlatego wolą pływać w płytkich, przybrzeżnych wodach. Stworzenie powraca. Tym razem masz okazję przyjrzeć się jego szczękom. Każda z nich ma dwa dodatkowe rzędy trójkątnych zębów. Zanim dostrzegasz język i chwileczkę, czy on jest rozwidlony? Ogólnie paszcza stwora przypomina otwór gębowy węża, włącznie z zębami. Też są wygięte w tył, żeby ofiara nie mogła się wyślizgnąć. Przewodnik wybiera ten moment, żeby opowiedzieć ci nieco o tym niesamowitym stworzeniu.
Mozazaury wyewoluowały około 100 milionów lat temu, ale 34 miliony lat temu coś poszło nie tak i nie wyginęły tak, jak to miało miejsce w twoim świecie. Dlatego nasze oceany bardzo się różnią. Ryby i ssaki w tutejszych morzach musiały wykształcić specjalne cechy, które pozwalają im unikać mozazaurów. Oprócz tego, dzięki tym gadom, morskie życie w naszym świecie jest dużo bardziej różnorodne. Zauważasz, że twój mozazaur pędzi do góry i skręca w lewo. Kiedy wraca, trzyma w paszczy coś, co w podejrzany sposób przypomina ptaka. Ku twojemu zaskoczeniu przewodnik wyjaśnia, że te gady jedzą praktycznie wszystko. Od ryb i mięczaków po morskie ptaki i żółwie. Nagle mężczyzna krzyczy, a tobie prawie zatrzymuje się serce. Patrz tam, widzisz? Szczerze mówiąc, na początku w ogóle niczego nie dostrzegasz, ale kiedy wytężasz wzrok, zauważasz dwa ogromne cienie, które krążą wokół siebie. Przewodnik nie może usiedzieć na miejscu z ekscytacji. Nawet nie wiesz, ile mamy szczęścia. Wykonuję tę pracę od 15 lat, ale nigdy jeszcze nie widziałem walki mozazaura z megalodonem. Twój mózg przestaje na chwilę pracować. Czy on właśnie powiedział, że na tym świecie żyją megalodony? I wtedy go dostrzegasz. Ogromny stwór jest coraz bliżej. Ma prawie 18 metrów długości i przewyższa rekina wielorybiego, największy gatunek rekina w twoim świecie. Przewodnik dalej nawija. Oba te gatunki to tak zwane drapieżniki szczytowe. Mozazaury są zwykle nieco mniejsze od megalodonów, ale ten konkretny osobnik jest ogromny. I kiedy morskie potwory się zbliżyły, możesz lepiej przyjrzeć się rekinowi. Jego szczęki mają rozpiętość prawie 3 metrów, a w nich znajduje się 5 rzędów ostrych, ząbkowanych zębów. Taka budowa chroni je przed pęknięciami, nawet w przypadku uderzenia w kość. Megalodon poluje z zasadzki, dalej opowiada przewodnik. Prawdopodobnie chciał napaść na mozazaura z zaskoczenia, atakując go od dołu, ale mu się to nie udało. Teraz drapieżniki krążą wokół siebie i pewnie mierzą się nawzajem. Wyglądają na wściekłe i głodne. Mozazaur próbuje zbliżyć się do ogona lub płetwy rekina. Stwór wie już, że nie ma szansy wgryźć się w ogromne boki megalodona. Rekin obiera inną taktykę. Celuje w długi brzuch mozazaura. Stworzenia zaczynają krążyć szybciej i coraz bardziej zbliżają się do siebie. Mozazaur zmienia tempo od powolnych, prawie że ociężałych ruchów do nerwowych zrywów, kiedy widzi, że meg się zbliża. Rekin pływa w miarowym tempie, obserwując przeciwnika swoimi czarnymi, przeszywającymi ślepiami. Wydaje ci się oczywiste, które stworzenie wygra? Szczęki mozazaura są przystosowane do mniejszej zdobyczy, jak na przykład ryb. Jego żuchwa raczej nie otworzy się na tyle, by objąć megalodona. A to dlatego, że choć oba stworzenia są tej samej długości, ciało megalodona jest znacznie masywniejsze. Ma także silniejsze szczęki przystosowane do walki z wielorybami i innymi ogromnymi morskimi stworzeniami. Oprócz tego ciało mozazaura nie nadaje się do pływania z dużą prędkością, co daje kolejną przewagę rekinowi. W mgnieniu oka rekin przekręca się i rzuca na gada. Jego taktyka polega na tym, żeby nie pozwolić wrogowi zyskać przewagi, atakując od dołu. Następuje starcie tych ogromnych stworzeń. Widzisz, że mozazaur próbuje zejść megalodonowi z drogi, ale na próżno. Zaciskasz pięści, cicho kibicując mozazaurowi. Nagle czujesz gwałtowne szarpnięcie i lądujesz na podłodze. Szybko uciekamy. Przewodnik krzyczy do kapitana. Okazuje się, że zwierzęta tak bardzo pochłonęła walka, że nie zauważyły okrętu i wpadły na jego burtę. Trzeba teraz jak najbardziej się od nich oddalić. Jeśli te ogromne stworzenia stwierdzą, że statek to ich wspólny wróg, mogą razem go zaatakować. Na szczęście bestie nawet nie zauważyły, że to, na co wpadły, to w zasadzie kontener z pożywieniem. Łódź coraz bardziej się oddala i teraz możesz jedynie domyślać się, jaki był wynik tej potyczki. Szkoda, że ta przygoda trwała tak krótko. Przewodnik, który wciąż nie może się otrząsnąć z wrażenia, zabiera cię z powrotem do portalu. Ty, równie zachwycony, dziękujesz mu i przechodzisz przez połyskującą zasłonę. W dłoni ściskasz ząb mozazaura. Dał ci go w prezencie kapitan statku. To jedyna pamiątka po tym niesamowitym świecie, w którym mozazaury wciąż przemierzają oceany.